No cześć, obiecałam, że zadzwonię o 17, to dzwonię. No cieszę się, że dzwonisz. No widzisz, jesteśmy przyjaciółkami, bo mnie wszyscy w dupie mają. Dlaczego tak? A wiesz, dzisiaj się dowiedziałam, że jedna osoba, taki jeden George, mnie ma w dupie. Ale dlaczego? Bo go lękam telefonami, ale chwileczkę! Ja to chciałam tylko pogadać, martwiłam się o tego człowieka, on mnie tak potraktował. No normalnie nie wytrzymam, no. Proszę, normalnie wszyscy mnie w dupie mają. No ale cóż, taka jedna dziewczyna, do której... No widzisz, taka... No widzisz, ale cóż. Ja też się cieszę. No, tak sobie sądzisz, wiecie, ja właśnie sprzątam w pokoju i wiesz jak to jest, no, no. Mm-hmm. A pogodę mamy piękną. Mm-hmm. A jaki to film? Także słonko ładnie świeci, no, tak, słonko ładnie świeci, mm-hmm, i nie narzekam na pogodę. A jaki to film? Nie rozumiem. Jaki to film? Jaki film? Tego policjanta, nie? Nie wierzyłam! Nie wierzyłam! Nie wierzyłam! Policja zabierała z domu do Nowicza, czy nie? Co? Policja mnie zabierała z domu do Rawicza. Nie, w żadnym wypadku. Ale mówię, że mnie zabierali do Rawicza. Pamiętasz jak to było? Opowiadałam ci to. Mówiłaś. Przyszli o 6.30 rano 9 kwietnia 2015 roku i zabrali mnie w gaciach. Musiałam się na szybko ubrać i wszystko. I nawet leków nie zdążyłam wziąć, sobie wyobraź. I matka mi dopiero podała leki. Wiesz, kiedy, jak wiesz, była już na komisariacie i musiała się cofnąć z Grabowna Wielkiego do Twardogóry, bo mnie zabierali i w ogóle, i już nie powiem co. I wiesz, jak to jest, nie wytrzymam normalnie, no. No widzisz, kiedyś musi być ten pierwszy raz. No dokładnie. No ale wiesz, no pokazują tam ochrana, takie rzeczy, wiesz? Tak, ale ten co ukradł ma jakiś powód. Może nie miał zaspokojonego dobra tego w domu i w ogóle ja się zawsze będę stawiała za osobami karanymi, szczerze ci powiem. Osoby karane też mają swoje prawa, swoje uczucia, swoje myśli, swoje słowa. Mają prawo, by wyrażać siebie. Jeżeli ktoś popada w konflikt z prawem, nie czyni tego bez powodu. No oczywiście, że tak. Coś o tym wiem. Ja mówię, dzisiaj przyjęcie ze mną było w sanatorium u nas, taką Agnieszkę przyjęli ze zamkniętego. Dwa dni temu była wypuszczona, no i dzisiaj przyszedł na chodzący, nie? No widzisz. No, to o śmierci mówiła Agnieszka, nie ma się o śmierci. Ona się boi, że umrze, nie? Ona nie ma się o śmierci, musi mieć pozytywne myśli, że ma córkę, nie? No właśnie, ja chyba wiem co za Agnieszka, takie czarne włosy ma? Czarne włosy, tak. To ja wiem, ona w sądzie pracuje. No. Tak? W sądzie pracuje? Nie, tamta Agnieszka miała syna, to ja nie wiem, co za Agnieszkę masz na myśli, no, ale pamiętam, że kiedyś była taka Agnieszka, co syna ma. To ta była gruba, co ja ją pamiętam, więc to nie ta była, no, no. To chyba nie ta. No, ale, no i ten, i mówię jej, tłumaczę jej, mówię, masz dzieci, mówię, musi żyć dla dzieci, nie? No widzisz. A ja mam dla kogo żyć, bo ja żyję sama dla siebie, ja się wyleczyłam z depresji, szczerze ci powiem. No widzisz, co ja chciałam powiedzieć, naprawdę życie jest ciężkie i wiesz jak to jest, trzeba sobie jakoś radzić, odnaleźć się w tej sytuacji w ogóle. No oczywiście, że tak, nie można się załamywać i wiesz, być przygnębionym, prawda? No właśnie, ale ja chciałam powiedzieć, na George'u się zawiodłam, na wszystkich się zawiodłam. Na takim jednym Kamilu Rawickim, na takim jednym Wojtasie. No i po prostu te osoby mnie tak wkurzyły. Nie, ja już nie mam po co wracać na George'u. Byłam na George'u, miałam paczkę taką jak gdyby przyjaciół, ale wiesz, nie mam po co wracać do tego. No nie, nie ma sensu. Nie ma sensu walczyć o kogoś, kto i tak ma cię w dupie. Tak nazwę ten film, bo ja ci powiem szczerze, że ja wiesz, czasem sobie lubię nagrać rozmowę i do sieci wrzucić, zobaczyć co inni o tym myślą, ale wiesz, my anonimowo gadamy przecież, rozumiesz, że co się rozchodzi, no, no. No oczywiście, ja wiem. No widzisz, no, no. No ale słuchaj, ja zawsze twierdzę tak, że się nie powiedzą na tym, żeby się
wiesz, na kogoś gniewać. Tak jest. Trzeba myśleć pozytywnie, to jest raz. No i trzeba mieć jeden do drugiego zaufanie też, prawda? No widzisz. Także, a moja przyjaciółka zadzwoniła, nie, kilka razy i ja wybierałam. Wiesz, o kim mówię, o Paulinie. Nie wiem, kto to jest. Nie wiem, ja nie byłam w żadnym zamkniętym, wiesz jak to jest. Mnie tylko raz zamknięto, jak się chciałam w Rawiczu powiesić, za przeproszeniem, na sznurówce i po prostu, wiesz, musieli mnie zamknąć, bo ja byłam w Rawiczu i pamiętasz, jak ci to opowiadałam, czy nie? Mówiłaś. No widzisz. O samobójstwie, nie o zabójstwie. O zabójstwie. Kogo my tu będziemy dusić? No właśnie, no. Ale wiesz, ja nie mam myśli samobójczych, tylko ci mówię, a z Anią dzisiaj gadałam, se wyobraź. No ta Ania, wiesz, ta, co jej mamie podarowałaś taki obrazek jeden, wiesz, taka Ania M. No. Ona Śrogniezna wybiera, wiesz co, podam ci do niej numer, to będziesz mogła sobie przedzwonić do niej. Dobra, ja mam znajomych na Facebooku. Ty się też zaloguj na Facebooka. Ty masz na Facebooku też? No tą Anię mam na Facebooku, no. I Michalinę mam, no. Dobra, okej, przysię ci, no. Tutaj ja chciałam powiedzieć, normalnie koszmar z tym życiem i w ogóle wszystko jest, wiesz, George'a myślałam, że on mnie lubi, że mnie rozumie, ale powiedział, że go nękam telefonami i odebrał Kamil Rawicki. Nie, no ja nie wytrzymam. Z takimi ludźmi to szkoda gadać, kurde. To ma być przyjaciel, to nie jest przyjaciel, kurde. Jak ci nie powie wprost, że macie dosyć i że nie chce z tobą gadać. Mój brat mi to powiedział, że mam je dosyć i nie chce ze mną gadać i wierzę, jak to jest, no. Powiedzieć, ja nie kurza papa, wiesz, nie odbierać telefonów, albo się nie odzywać. Całe szczęście, że nazywam go George'em i nie wymieniam nawet jego imienia, bo ja to na wizję daję. Rozumiesz, że to się rozchodzi. Oczywiście. No. Szanuję te osoby, one mnie też szanują, mam nadzieję, i jak nie, to wiesz. Życie różnie się toczy. No widzisz, ja mam ciekawą przeszłość. Karolina leczyła się psychiatrycznie, stwierdzono, że jest poczytalna, do Rawicza ją oddali, potem w tym Rawiczu się próbowała atentegować, a potem jak się atentegowała, to ją wywieźli do wariatkowa, a wariatkowie powiedzieli, że może się do Rawicza znowu nadawać, potem znowu wróciła do Rawicza i wiesz, jak to jest, no. Dokładnie, ale nie przejmuj się, głowa z góry. Dziękuję ci, jesteś prawdziwą przyjaciółką, cieszę się bardzo, że ciebie znam. No widzisz, przyjaźń jest w życiu najważniejsza. Jak wejdziesz na internet, wejdź na YouTube'a, zobaczysz tam moje filmy, login socjotechnika. No będę musiała wejść na YouTube'a. No, ja nagrałam tą rozmowę o tym, co ty mi mówiłaś, że ten pies miał husky na imię i że, wiesz, nic tam ciekawego nie gadałyśmy, ale wiesz, zawsze to jest lepsze niż nic, wiesz jak to jest, no. No widzisz, ja też nagrałam takiego jednego Piotrka z Rawicza, co się we mnie zakochał, no. Ale ja bym nie chciała żadnego chłopaka z Rawicza, bo wiesz jak to jest, bo tak, matka w Rawiczu, babka w Rawiczu, co za życie by dziecko miało, już ci to ostatnio mówiłam, pamiętasz jak to było? Dokładnie. No widzisz. Lepiej będzie spoza miejscowości niż w tej samej miejscowości, prawda? Tak, ale ja nie jestem z Rawicza, wiesz jak to jest, no. Ale ty nie pochodzisz z Rawicza. Nie, nie pochodzę z Rawicza, ja tam siedziałam w areszcie na 17 stycznia. Ja pochodzę dokładnie tak, ja mam korzenie kępińsko-ostrowskie, Ostrów Wielkopolski, tak jak Ela, wiesz, która Ela, ta nasza, no. No, wiem, która jest żonia. A utrzymujesz z nią kontakty? Tak, dzwonię do niej, dzisiaj do niej dzwoniłam. Obejrzyj sobie mój film na YouTubie, Marzenie Eli. Tak? Tak. Ela marzy o tym, żeby wnuki wychować. No, a co chciałam powiedzieć, jak mi się niedobrze na żołądku robi, bo naprawdę flaki mi się tego wywały i w ogóle ja nie wytrzymam normalnie. No widzisz, współczuj mi to, że jestem osobą karaną. Wczoraj mam to sprawdzać. Ale to nie jest twoja wina, no Boże, kochani, ludzie nie sądzi się po wyglądzie, tylko po sercu człowieka, tak? Tak, ale jestem osobą karaną, niestety. Zawiniłam. Ale stało się,
To prawda, żałuję, jest to na wizji, tak, tak, ale wiesz, każda osoba karana ma swoją historię. No oczywiście, ale ja wiem, w moich oczach zawsze by nie jest dobrym człowiekiem. Dzięki. No nie mam łatwo, od tego ma się przyjaciół, prawda? No właśnie, nawet jak ja wydzwaniam do kogoś 200 razy dziennie, to nie znaczy, że ja mam źle na myśli. Wiesz, jak to jest, ale jak ktoś ci nie powie wprost, że macie w dupie, to już naprawdę. W ogóle ja wiedziałam, że mam fałszywych przyjaciół, ale oczywiście na dobrze oni są. I wiesz, jak to jest, naprawdę życie jest ciężkie, ale ja się nie poddaję, wiesz. Tak. No, mówiłaś mi ostatnio, no, no. Na szkle? No, na szkle, no, no. Rysowałam na kartkach, nie? A teraz zaczęłam na szkle i teraz więcej rysuję już teraz na szkle, nie? To fajnie. Jest taka piosenka, o, twój rysunek na szkle, szkoda, że już dziś nie ma na nim cię, czy coś takiego. Dokładnie jest takie coś, ale pani Danka z tego dziennego, nie? Nasza podopieczna, nie? Tak. Nasza opiekunka, nie? Która z nami siedzi, to mówi pani Dorota, pani coraz ładniej rysuje. No widzisz, no. No widzisz, przekładasz myśli na papier, co ja chciałam powiedzieć, tak mi się żygać chce za przeproszeniem, w ogóle życie mi, nie zbrzydło mi życie, chcę żyć i po prostu chcę być sobą, tylko ci powiem szczerze, że czasami to wiesz, słuchać kogoś to jest takie bzdety, frazesy i w ogóle wiesz jak to jest, no, no. No widzisz, no, no. I z roku na rok się starzejemy, Flora, już, nie? Przecież ja mam 42 lata, kobieto! No widzisz, no, no. Było 41, ja 16 maja skończyłam 41 lat. A ja 10 grudnia skończę, wiesz, 42 lata. O, marno. No to będę ci życzyć, którego grudnia? 10. A, to będę ci życzyć, przyszlę ci Eskę. Dobra, nie musisz mi przysłać SMS-a, bo ja mam z tobą kontakt na bieżąco, to wiesz, będziemy w kontakcie, no, no. No, to ci złożę życzenia, tak przy okazji. No widzisz, no, no. Cieszę się, że zadzwoniłaś i że o mnie zawsze pamiętasz, chociaż ty jedna to utrzymujesz ze mną kontakt. Widzisz, nawet jak ja wydzwaniam do kogoś codziennie, to nie znaczy się, że wiesz, że ja go nękam, ale George mnie źle zrozumiał, jest mi przykro z tego powodu. Ja ten filmik nazwę filmik dla George'a 2, bo ja wczoraj nagrałam taki film, jak mam naszą rozmowę kwalifikacyjną, ale niestety karanych wszyscy w dupie kopią. Mówię, że karanych wszyscy w dupę kopią. Nie powinno tak być, wiesz? Tak nie powinni ludzi... Przecież słyszałeś, jak siedziałaś ze mną, że wiesz, jak byłaś ze mną, wiesz gdzie, to pamiętasz, jak gadali wszyscy, ona jest przez sąd, policja ją tu przyprowadziła. Słyszałaś chyba o tym, czy nie? Słyszałam, ale ja cię zawsze traktowałam dobrze. Też tak sądzę, jesteś prawdziwą przyjaciółką, ale widzisz, życie mnie tak dotknęło, ale słyszałaś o tym samobójstwie w Rawiczu, czy nie? No widzisz, no, no. No, że się tym nie przejmuj, się nie stresuj, głowa do góry. Właśnie! A George'a zapomnę, już nie będę go w ogóle odzwonić do niego i w ogóle, i ja to mówię na wizji, w dupie go mam i w ogóle, i wiesz. Ja myślałam sobie, że George, bo on oglądał też ten film o tym psie i w ogóle oglądał moje filmy. Myślałam, że jak ktoś ogląda moje filmy, to jest moim przyjacielem, ale widzisz, jak to jest. Ty nie oglądasz moich filmów, ale jesteś moją przyjaciółką, wiesz jak to jest, no, no. Dokładnie. No. Zawsze się poznaje, gdziekolwiek się jest prawdziwym przyjaciółem, czy tam przyjaciela, prawda? Tak, to prawda, no. Dobra, na razie kończę, bo wiesz, muszę komórkę doładować i w ogóle wiesz, jak to jest, no. Jutro zadzwonię do ciebie, cześć, cześć. No, cześć, cześć, pa. Dziękuję wam, przyjaciele, że jesteście.